Witam na kanale Dom za pół ceny. Z tej strony dyrektor. W dniu dzisiejszym zaprezentuję dla Państwa program komputerowy. Formularz wytyczny dla projektanta. Co to za program i do czego służy? Jeżeli jesteście Państwo ciekawi, zapraszam na film. A więc zaczynamy! W filmie Najczęstsze błędy podczas projektowania domu został poruszony problem dotyczący projektantów. Jeżeli nie widzieliście Państwo tego filmu, zapraszam do jego obejrzenia. Wystarczy kliknąć na powyższy link. Z doświadczenia wiem, że rozmowa z projektantem jest dość stresująca. Musimy podjąć decyzje w sprawach, o których mamy nieusystematyzowaną wiedzę. Ponadto skutki każdej decyzji będziemy odczuwać przez całe życie. Dlatego warto się przygotować na taką rozmowę. W tym celu stworzyłem na potrzeby kanału Dom za pół ceny program komputerowy o nazwie Formularz wytyczny dla projektanta. W tym filmie opiszę wszystkie możliwości oraz zaprezentuję stworzenie formularza, którymi możemy się posłużyć u projektanta. Program jest na licencji freeware. Co to oznacza? Każdy z nas może z niego korzystać za darmo do celów prywatnych. Jednak jest zakazany do celów komercyjnych. Nie trzeba go instalować. Wystarczy skopiować go na urządzenie i otworzyć poprzez podwójne kliknięcie. Wtedy naszym oczom ukaże się formularz. W pierwszym bloku o nazwie Fundament znajduje się podkategoria o nazwie Rodzaj fundamentu. Mamy dwie opcje. Pierwsza opcja dotyczy ściany fundamentowej. Po jej wyborze mamy kilka podopcji. W przypadku płyty fundamentowej część tych podopcji staje się nieaktywna. Dzieje się tam z uwagi na bezcelowość na ich odpowiedź. Naturalnym jest, że w płycie fundamentowej nie trzeba określać wysokości ściany fundamentowej. A jak już o wysokości mowa, to co ona oznacza? Jest niczym innym jak odległością dołu ławy fundamentowej do podłogi, po której będziemy chodzić w domu, czyli do tak zwanego punktu zero. W skład ściany fundamentowej wchodzi wysokość ławy fundamentowej, ściany fundamentowej oraz pierwszego bloczka ściany nośnej. Wysokość ściany uregulowana jest w polskim systemie prawnym. Jej minimalna wartość uzależniona jest od regionu, w którym prowadzimy budowę. W programie zawarto mapkę Polski podzieloną na 4 strefy przemazalności gruntu. Wyróżniamy takie strefy jak: pierwsza strefa, gdzie minimalna wysokość ściany musi wynosić 0,8 m. Druga strefa, gdzie minimalna wysokość ściany musi wynosić 1 m. Trzecia strefa, gdzie minimalna wysokość ściany musi wynosić 1,2 m. Oraz czwarta strefa, gdzie minimalna wysokość ściany musi wynosić 1,4 m. Mając powyższe na uwadze, wskazujemy w polu wysokość ściany fundamentowej odpowiednią wartość. Zauważę, że jest to ustawowe minimum i nic nie stoi na przeszkodzie, aby podwyższyć wysokość ściany. W naszym projekcie punkt 0 ustaliłem na wysokość 1,37 m. Było to spowodowane wysokością ulicy przy działce. Chcąc uniknąć podtopienia opaski domu, postanowiłem podnieść poziom działki o kilka centymetrów, co miało bezpośredni wpływ na wysokość punktu 0. Kolejną opcją jest grubość ocieplenia ściany fundamentowej. Zgodnie ze sztuką budowlaną, ściany fundamentowe muszą posiadać izolację termiczną oraz przeciwwilgociową. Przyjmuje się, że optymalną grubością ocieplenia jest 12 cm. Kolejną opcją jest materiał wykorzystany do ocieplenia ściany fundamentowej. Mamy do wyboru dwa najpowszechniejsze materiały: styropian oraz styrodur. Pierwsza opcja jest na rynku od wielu lat. Wydaje mi się, że nie trzeba zdefiniować tego materiału, jednak warto powiedzieć kilka słów o styrodurze. Materiał ten składa się z pienionego polistyrenu, a potocznie mówimy na niego styrodur. Co to jest i do czego służy? Polistyren ekstrudowany to rodzaj materiału, który wykorzystuje się głównie do izolacji termicznej różnorodnych powierzchni. Dzięki specyficznej, bardzo ścisłej strukturze, składającej się z niewielkich komórek, wykazuje on wysokie właściwości termiczne. Z tego powodu jest uważany za bardziej skuteczny w ociepleniu niż np. styropian czy wełna mineralna. Dodatkowo z zewnątrz jego powierzchnia jest gładka, co stanowi jego ogromny walor estetyczny i ułatwia wkomponowanie go w otoczenie.
Kolejną opcją jest sposób wykonania ściany fundamentowej. Wyróżniamy dwa sposoby wykonania ściany fundamentowej. Poprzez jej wymurowanie przy użyciu bloczków fundamentowych lub monolitycznie. Jak wykonać ścianę monolityczną? Otóż wykop ogranicza się do rowkowania bruzd, gdzie mają być wylane fundamenty. Bruzdy tworzą swoisty szalunek, który w pełni zalewamy betonem. Proszę pamiętać, że zarówno na ławy fundamentowe, jak i na płytę fundamentową wymagane jest zastosowanie odpowiedniej klasy betonu. Materiał powinien wyróżniać się wysoką wytrzymałością na ściskanie, dlatego sprawdzi się w tym przypadku klasa betonu na fundamenty B20. Jest to w chwili obecnej najpopularniejszy typ betonu stosowany przy tego typu konstrukcjach. Współczesnym odpowiednikiem tej klasy betonu jest fundament C16 bądź C20. Druga podkategoria w bloku fundamenty to zbrojenie ławy fundamentowej. Ta podkategoria posiada dwa elementy. W pierwszej zalecamy użycie konkretnych wymiarów strzemion. Proszę pamiętać, że projektant wpisuje te parametry w odpowiedni program. Po wykonaniu obliczeń powinien określić, czy jest to możliwe do zrobienia, czy nie. Pamiętajcie, że każdy projektant powinien uwzględnić Wasze prośby. Kolejną opcją jest grubość prętów na strzemiona. Zgodnie ze sztuką budowlaną, strzemiona wykonane są z prętów gładkich o średnicy Fi6. Kolejny blok dotyczy dachu. Pierwsza opcja o nazwie kąt spadku wiązara. Dotyczy kąta nachylenia płaci. Im większy kąt, tym bardziej szpiczasty dach. Im bardziej szpiczasty dach, tym mniejsze obciążenie zalegającego śniegu. Jednak niesie to swoje negatywne skutki. Otóż od kąta zależy, ile jest potrzebnego materiału. W polskim systemie budowlanym ustalono widełki nachylenia dachu od 22 do 45 stopni. W kolejnej opcji informujemy, kto będzie wykonawcą wiązarów. Zachęcam Państwa, aby spróbować samemu zrealizować ten etap budowy. Na naszym kanale będziemy pokazywać krok po kroku, jak zbudować wiązary. W następnej opcji o nazwie pokrycie dachowe wybieramy materiał, którym pokryjemy dach. W tym polu mamy do wyboru blachadochówkę, dachówkę ceramiczną, dachówkę betonową lub gąt. W następnej opcji o nazwie poddasze nieużytkowe, strych, możemy wskazać, czy chcemy wiązary z poddaszem nieużytkowym, czy rezygnujemy z niego. Różnica jest w wykonaniu krzywulców wiązara. W polu poniżej mamy wybrać, czy dach będziemy odeskowywać. Przy lekkich konstrukcjach dachowych nie jest wymagane odeskowanie. To Państwa indywidualna decyzja, czy chcecie Państwo dopłacić do desek. W kolejnym punkcie o nazwie rodzaj konstrukcji dachu mamy do wyboru dwa typy dachu. Dwuspadowy oraz czterospadowy. To, jaką możemy wybrać konstrukcję, zależy od warunków zabudowy lub planu zagospodarowania przestrzennego. Każdy urząd określa, czy na danym obszarze można użyć danej konstrukcji. Podczas rozmów z inwestorami ustaliłem, że nie mieli możliwości wyboru dachu czterospadowego. Musieli się odwoływać od warunków zabudowy lub planu zagospodarowania przestrzennego. Wyższa instancja często nie przychylała się do ich odwołania, dlatego trzeba dobrze uzasadnić swój wybór. W tym punkcie mogę dodać, że urząd sprawdza okoliczne domy. Jeżeli w okolicy macie sąsiadów z dachami dwuspadowymi, prawie na pewno jest, że nie przychylą się do czterospadowego. Kolejną opcją jest długość okapu. Czym w ogóle jest okap? To fragment dachu, który wystaje poza obrys murów. Najczęściej długość okapu oscyluje pomiędzy 50-60 cm. Jeżeli wybierzecie za krótki okap, będziecie mieli Państwo problem z tak zwaną mokrą elewacją, wskutek czego elewacja zostanie pokryta glonami i grzybami. W przypadku długiego okapu może dojść do przekroczenia bezpiecznej długości podstawy wiązara. W efekcie projektant będzie zmuszony do podparcia wiązara wewnątrz domu. Z czym się to wiąże? Otóż będziecie Państwo musieli wykonać wewnątrz fundamentu dodatkową ławę fundamentową, a na niej postawić ścianę fundamentową oraz ścianę nośną. Zakłóca to zasadę naszego domu, który jest swobodny w aranżacji. Ściany nośne nie można przesuwać i jej grubość ma 24 cm. Reasumując, warto pozostawić okap w sugerowanej wartości 50-60 cm, gdyż optymalny sposób spełnia swoją funkcję.
W kolejnym punkcie o nazwie czy projektant ma wykonać projekt wiązarów sygnalizujemy, czy chcemy wiązary od projektanta. Jakie są inne możliwości? Możemy wystąpić do firmy, która zajmuje się tworzeniem wiązarów. Ta firma może przesłać nam szczegółowy projekt za darmo. Jednak firmy te na przełomie ostatnich lat zmieniły swoją postawę. Udałem się do lokalnego wytwórcy wiązarów w celu rozwinięcia tego tematu. Jak się okazało, jest to uwarunkowane zbyt dużą ilością zapytań do ich siedziby. Właściciel był zmuszony do zatrudnienia dwóch pracowników do odpowiadania na zadawane pytania. Pomimo masy pytań, mało kto dokonywał zakupu. Z uwagi na to właściciel zredukował ilość odpowiedzi na zapytania. Polityka firmy polega na indywidualnym przyjęciu interesantów. Podczas takiego spotkania dokonują wszystkich kalkulacji oraz wyceny. Jak stwierdził właściciel zakładu, buduje to relacje pomiędzy nim a klientem. Reasumując, warto zobowiązać projektanta do zaplanowania wiązarów. Cena adaptacji nie powinna się zmienić. W naszym przypadku wiązary są w wersji ciesielskiej, które polegają na łączeniu elementów nośnych drewnem. Podczas rozmowy z projektantem poprosiłem jeszcze o jedną wersję z łączeniem na płytki kolczaste. Jest możliwe wykonanie takiego połączenia w własnym zakresie, jednak do chwili obecnej nie podjęliśmy decyzji, które rozwiązanie zastosujemy. Kolejny blok dotyczy kanalizacji. W pierwszej opcji wybieramy typ podłączenia do kanalizacji. Z belki możemy wybrać domowa oczyszczalnia, szambo, kanalizacja miejska grawitacyjna, kanalizacja miejska z przepompownią. Sposób połączenia do kanalizacji jest określona w warunkach zabudowy lub planie zagospodarowania przestrzennego. W zależności od połączenia możemy wybrać średnicę rur kanalizacyjnych. W przypadku kanalizacji grawitacyjnej średnica to 160 mm. W przypadku przepompowni średnica to 40 mm. Następny blok pod nazwą ściany posiada dwie opcje. Mamy do wyboru materiał oraz marka materiału. W opcji materiał mamy do wyboru najpopularniejsze cegły. Czerwona cegła pustakowa, gazobeton, keramzyt, silka. Po wyborze materiału możemy wskazać jego markę. Dzięki temu projektant będzie mógł wykonać obliczenia bezpośrednio dla niej. Istotną kwestią, która ma bezpośredni wpływ na jakość życia w domu, to wysokość ścian w pomieszczeniu. Najczęstsza wartość to 2,70 m. Następny blok pod nazwą ocieplenie ściany zewnętrznej umożliwia wybór materiału, taki jak styropian lub wełnę elewacyjną. Następnie możemy wybrać grubość tego materiału. Kolejny blok o nazwie wentylacja posiada dwie opcje. Pierwsza dotyczy rodzaju wentylacji. Mamy do wyboru grawitacyjną, rekuperację oraz rekuperację z gruntownym wymiennikiem ciepła. W kolejnym punkcie o nazwie czy projektant ma wykonać projekt rekuperacji sygnalizujemy, czy chcemy projekt od adaptera. Możemy zakupić gotowy projekt z internetu w przedziale cenowym od 200 do 500 zł. Minusem takiego rozwiązania jest fakt, iż internetowe portale proponują jednego producenta. Za taki projekt otrzymują wynagrodzenie. Czy dbają o nasz interes? Na pewno nie. O rekuperacji nagramy odrębny odcinek, na który już teraz serdecznie zapraszamy. Kolejny blok dotyczy szerokości drzwi w pomieszczeniach. Mamy do dyspozycji indywidualne wymiarowanie drzwi do każdego pomieszczenia. Ponadto dodano dwa pola na ponadnormatywne drzwi. Nadmienię, że te wymiary dotyczą samych drzwi. Do tego wymiaru należy dodać kilka centymetrów, aby powstała wnęka drzwiowa. Projektanci w adaptacji uwzględniają wymiar wnęki. Proszę się nie zdziwić, że otrzymacie w polu np. drzwi wejściowe wymiar 110 cm. Jest to wymiar, tak jak nadmieniłem, otworu drzwiowego, który umożliwia osadzenie ościeżnicy lub futryny oraz skrzydła drzwi. Ostatni blok dotyczy ogrzewania. W pierwszej opcji możemy wybrać źródło opału, na który będzie działał piec. To jest pelet, węgiel, ekogroszek, gaz, ogrzewanie miejskie, olej opałowy, pompa ciepła. Niestety nie ma odpowiedzi, który rodzaj pieca jest najlepszy. Każdy ma swoje plusy i minusy.
Postaram się to scharakteryzować w odrębnym odcinku, na który już serdecznie zapraszam. W opcji pod nazwą ilość kominów dymnych możemy uwzględnić ile chcemy przewodów dymnych. Większość Państwa jest zaskoczona taką opcją, jednak jest ona celowa i przemyślana. Korzystając z okazji opiszę plusy i minusy dwóch lub więcej przewodów dymnych. Rozpocznę od negatywnych aspektów. Dodatkowy koszt. W przypadku zakupu komina dwustanowiskowego koszt wzrasta o około 1500-2000 zł. Zajęcie miejsca. W przypadku szerokiego komina kotłownia staje się mniej ustawna. Wyciąg ciepłego powietrza. Kominy dymne są największą szczeliną w budynku. Systematycznie wyciągają powietrze z domu. Wielu stwierdzi, że do komina jest zainstalowany piec i nie ma takiej możliwości. Niestety nie jest to prawdą. Wszystkie piece posiadają punkty wentylacyjne, które umożliwiają palenie się ognia w palenisku. Takie punkty cały czas wyciągają ciepłe powietrze z kotłowni. Pozytywy takiego rozwiązania. Możliwość konfiguracji pieców w kotłowni. Podczas nagrywania tego materiału sytuacja w Polsce jest bardzo niestabilna. Ceny opały szybują niebotycznie do góry. Na składach brakuje opału. Szaleje inflacja, strajki w kopalniach z uwagi na informacje o ich zamykaniu oraz podwyżki ceny oleju opałowego i gazu ziemnego. Mając na uwadze ten aspekt, warto mieć w domu drugi przewód dymny, do którego możemy w każdej chwili podłączyć małego śmieciucha. Pomimo, że to nie jest ekologiczne rozwiązanie, warto mieć taką możliwość. Ekologią się nie ogrzejemy. Po podłączeniu takiego malucha możemy palić w nim oprócz węglem to papierem i opakowaniami z papieru, tekturą i opakowaniami z tektury, drewnem i opakowaniami z drewna, odpadami z kory i korku, trocinami, wiórami i ścinkami, odpadami z gospodarki leśnej. Nasza rodzina segreguje śmieci. Zauważyliśmy, ile papieru oraz tektury jest wyrzucane do śmieci. Przecież to darmowe źródło ogrzewania, które możemy w każdej chwili wykorzystać. Poza tym mają dużą moc energetyczną, która wystarczy na ogrzewanie wody, na przykład w buforze. Pożar sadzy w kominie. Z doświadczenia wiem, że odnotowuje się nagły wzrost pożarów sadzy w przewodach kominowych. Ostatnio zapaliły się sadze w 6-miesięcznym kominie. W takim przypadku komin zostanie zamknięty przez straż pożarną. W przypadku braku alternatywy jesteśmy zmuszeni wykonać wkład ze stali żaroodpornej. Taki wkład kosztuje kilka tysięcy złotych. W naszym przypadku możemy się podłączyć do przewodu zapasowego. Zmiana pieca z opału stałego na gazowy. Piec gazowy potrzebuje wąskiego komina. W tym celu możemy włożyć wkład kominowy, na przykład o średnicy Fi90. Do tego celu możemy użyć dodatkowego przewodu kominowego. Przy instalacji piecyka gazowego nie musimy usuwać pieca na opał stały. Może on pozostać w kotłowni. Układ monolityczny. Dwa przewody dymne są usytuowane w jednym pustatku karemzytowym. W przypadku wyboru dodatkowego komina dymnego należy kliknąć w opcję Dodaj komin i wybrać jego średnicę. Kolejne opcje dotyczą systemu grzewczego, czyli czy chcemy grzejniki, podługówkę lub połączenie tych dwóch opcji. Wtedy zasadnym jest zastosowanie dwóch grup pompowych. Kolejnymi opcjami to czy chcemy mieć bufor oraz zbiornik na ciepłą wodę użytkową. W przypadku pozytywnego stwierdzenia należy wybrać ich pojemność. Tytułem końca. Nadmienię, że dla każdego bloku uwzględniliśmy komentarz, który może posłużyć do dodatkowych wytycznych dla projektanta. W przypadku opcji do wyboru możecie Państwo wpisać jakąkolwiek frazę. Po zakończeniu wyboru wystarczy wcisnąć przycisk Generuj formularz. Ukaże się plik tekstowy, który automatycznie zostanie skopiowany do schowka. Wystarczy otworzyć jakikolwiek edytor tekstowy i wcisnąć prawy guzik myszki, wybierając Wklej. Następnie możemy wydrukować dokument i przedstawić go dla projektanta.
dziękuję za oglądanie.